Panie Romku, tak jak wspomnieliśmy, ostatnio powołanych przez Brzęczka kilku piłkarzy reprezentacji młodzieżowej, potem odesłani do Grodziska przed Mistrzostwami Europy U21. Spodziewasz się, że teraz ze Słowenią zaczniemy skrzydłami Kamil Kuba, który wrócił do gry, czy jednak wróci Jerzy Brzęczek do tej koncepcji, którą miał już kilka miesięcy temu, czyli na przykład Sebastian Szymański z Dynama Moskwa w podstawowym składzie reprezentacji? Powiem Ci, chciałbym, tak jak Czarek, absolutnie chciałbym, żeby taki chłopak dostał szansę, bo gdzieś jest budowanie też piłkarza, tak? To jest rola też selekcjonera. Mówicie o wygranych eliminacjach. Ja tak nie mówię, ale też sobie myślę, no jest to taka grupa, którą można wygrać. Pamiętaj, że drugie miejsce też gwarantuje awans. Oczywiście, no więc tym bardziej trzeba korzystać z takich chłopaków. Pamiętaj, że w przypadku Polski nawet nie drugie miejsce, właśnie, tylko piąte gwarantuje jeszcze nam baraże. Z racji rankingu. No tak. Możemy wszystko przegrać do końa. No nie, ale dlatego właśnie to jest idealny czas, aby próbować. To, o czym mówi Wydaje mi się, że ustawienie... Próbuję to się zupę, ja już Ci powiedziałem. Nie, no ale... programem. Nie, bo ja nie lubię określenia, nie ma chemii między trenerem a piłkarzem. Ja zawsze mówię, chemia jest do kupienia w sklepie, a próbuje to się zupę. No, albo Romek, albo trener jest przekonany i bierze młodych piłkarzy i chce im Michał dać szansę i wprowadzić ich do zespołu. To nie może być na zasadzie prób, tylko ufa im, są no, dobrzy, wiesz, biorę i byli... Pamiętaj jedną rzecz, trener posługuje się też pewnym schematem, tak? Trener buduje pewnych piłkarzy i Brzęczkowi trzeba oddać, że on budował piłkarzy jesienią. Kosztem też trochę wyników, ale zbudował takich piłkarzy jak choćby Bednarek, który wtedy nie grał w klubie, jeśli chodzi ale o Southampton. Ale grał na mistrzostwach przy Bednarek. Tak, natomiast składzie. Wiesz, no Bednarka bardzo konsekwentnie budował, tak? Pytanie jest o zestawienie drugiej linii. Mati wywołał Kubę Błaszczykowskiego. No, wydaje mi się, że Kuba może pomóc w jakimś meczu czy w jakimś fragmencie meczu, ale teraz to wolałbym Szymańskiego na prawej pomocy. No inaczej, spodziewasz się, że na przykład zaryzykuje Brzęczek wystawienie Bielika obok Krychowiaka w miejsce Klicha, czy będzie grał tym, co sprawdził? Czy wiesz, ja bym miał powiedzieć dzisiaj skład, to Szczęsny w bramce. No to, co Szczęsny wczoraj też bronił, puścił 3 bramki, ale nie miał szans przy tych bramkach. Dobra, poczekaj, notuję. Szczęsny w bramce. Selekcjoner roku. Na prawej obronie Kędziora, ale w takim znaczeniu, że pamiętajcie jedną rzecz, zobaczcie, jakim kluczem się posługuje Brzęczek. Buduje tych piłkarzy i był konsekwentny, jeśli chodzi o Kędziorę. Para Glik, Bednarek nie ulega wątpliwości i lewa obrona, chyba jednak Bereszyński, chociaż Rybus wrócił do składu, no to jest alternatywa, no ale Bereszyński Rybusa w nawiasie bym dał. No w linii pomocy bym dał Szymański, no chciałbym zobaczyć Bielika, ale też wydaje mi się, że trener postawi na parę Klich, Krychowiak. To znowu chcesz grać jednym napastnikiem, jeśli nie Krychowiak. Nie, nie. Na skrzydle Zieliński. I co, bez Grosickiego? Nie, Zieliński, Grosicki. No to już no i jeden Lewandowski. Lewandowski, piątek, to 100%. No, tej pary to w ogóle piątek, bym dobra, w ogóle no, nie ruszał. Piątek, Zieliński. No to Zieliński, Krychowiak-Bielik. No, pisz, Krychowiak-Bielik moją Krychowiak taką Bielik, dobrze. To byłbym bardzo zaskoczony, żeby Krychowiak-Bielik. Żeby... Wiesz co, Bielik, jedną rzecz. Poczekaj, no to jednego za dużo. Kto nie gra? No, Lewandowski, raz. Piątek. Nie, jeszcze raz, Mati. Bramka, Szczęsny. Prawa... Ale ja umiem liczyć, no. Kędziora, Glik, Bednarek, Bereszyński. Tak. W linii środkowej Zieliński, prawa pomoc, Zieliński, Bielik i Krychowiak, Grosicki i w ataku piątek Lewandowski. Przed chwilą Szymańskiego wystawiałeś w podstawowym składzie. Wiesz co, no... Ja go w nawiasie na chwilę. Nie, ale zobaczcie, jak silną kadrę, jakie alternatywy ale mamy. Ale zobacz, jaki Jurek ma problemy. To nie są problemy. Ty bez odpowiedzialności się tutaj mówisz. Ale moim zdaniem to nie są problemy, tylko ja myślę, to jest fajna kadra. A ja myślę, że jednak docelowo Jerzy Brzęczek chce grać jednym napastnikiem. A ja wam powiem inaczej. Jak jednym napastnikiem? Jeśli chcemy grać dwoma napastnikami... Czarek, nie ma Mizika teraz piątek bez formy. Przestańmy już z tym mitem zabezpieczenia środka. Dlaczego Zieliński nie może grać z Krychowiakiem? Przecież on ostatnio w klubie gra głębiej. No i ja spokojnie, ale poczekaj, no dobra, no ale ja widzę spokojnie Zieliński. Ale powiem ci tak, to Bielik, Romek, Zieliński, ale widziałeś Bielika w Bolonii, byłeś na meczach, tak, młodzieżówki. Wszystko, widziałeś, tak, moc tego chłopaka. Widziałem.
Absolutnie. I z Belgią, i z Włochami. No, z Hiszpanią nam nie wyszedł mecz. Okej, wysoka porażka, ale Hiszpanie no, oczarowali wszystkich na tym turnieju. Rozbili Francję, rozbili Niemców, rozbili nas. Natomiast Bielik, dostawiony do Krychowiaka, zwiększa i potencjał w ofensywie, bo Bielik ma dribbling. Piłce młodzieżowej, Romek. Ale jakiej młodzieżowej? Romek, ty naprawdę, czasami cię ponosi ułańska fantazja. A widziałeś Olmo, a widziałeś ten turniej w ogóle? Romek, posłuchaj mnie pierwszy raz, w życiu i posłuchaj też innych byłych piłkarzy. Jaka jest różnica między U21, gdzie masz 21-22 lata, a gdzie wchodzisz do piłki seniorskiej? Uwierz mi, że jest różnica. Jak jednego wystawimy z młodzieżówki Bielika... Weźmy, posłuchaj. Na razie ja jestem fanem jego talentu. Po tylu kontuzjach, że zaczął grać i zaczął grać naprawdę rewelacyjnie. Niech na razie wywalczy sobie spokojnie miejsce w derby. Niech zacznie tam grać regularnie po 90 minut i zobaczymy, na jakiej pozycji. Zobaczymy, bo dla mnie to jest środkowy obrońca. Dwa, Romek, tak naprawdę to ty się przywiązujesz do nazwisk, bo cały czas gdzieś podajesz cały czas tych samych. Czemu my nie możemy zagrać jednym defensywnym? Po co nam jest dwóch potrzebnych? Że my dzisiaj mamy taką siłę i moc, Romek, żeby zagrać Zieliński, para Zieliński, Krychowiak, tak? Ale po co w takiej sytuacji? Natomiast pamiętaj jedną rzecz. Na siłę chcemy kogoś umieścić, bo ktoś gdzieś gra. Ja mogę sobie swoją jedenastkę wymyślić, natomiast też możemy zagrać, panowie. 12, tylko... Możemy zagrać 1-4-3-3 i na przykład zagrać z przodu Szymańskim, Groślickim, Lewandowskim. Dwa skrzydła, środkowy napastnik. Trzech piłkarzy linii pomocy, Zieliński, Krychowiak. Tak,